Uff, o mój Boże, przepraszam was najmocniej, ale aż się cimno zrobiło. A tutaj co mamy? Mam właśnie przykład takiej księgi, którą Gen uznał za niegodną i próbował spalić. Naprawdę, o ile pierwszy dziennik, proszę bardzo, jest piękny i czytelny. Sobie tylko spojrzymy dla porównania. No, dzień do nocy. Tak, tamte bohomazy, jak to można było czytać? Dobra. Teraz idziemy na ostatnią wyspę, na której zbierzemy chyba najważniejsze informacje. Natomiast mamy już ciąg znaków. Będziemy musieli tylko rozszyfrować poprzez odrobinę kombinacji symbolami, co one oznaczają. Okej. Okay. To będzie wyspa... zresztą ona jest dość dziwna. Obserwatorium? W sumie trochę tak. I jedziemy. Nice. No dobrze. Teraz jesteśmy tutaj. Wchodzimy sobie na górę. Jest to chyba jedna z najpiękniejszych wysp, jakie stworzyli bracia Miller i Cyan. Wraz z tą muzyczką. Cóż tam mamy? Jakie dziwo. Wejdźmy sobie, wjedźmy na górę. I tu jest... tu jest w zasadzie rozwiązanie zagadki lokacji tych kryształków, tych kulek mocy na każdą z tych wysp. Widzimy, to jest wyspa świątynna. Ta mała wyspa to jest więzienie Kafrin. To jest wyspa Drewutnia. To jest wyspa, na której obecnie jesteśmy, a to jest wyspa z kolonią. Więc powiedzmy, zacznijmy sobie może od świątyni. Będzie łatwe do zobrazowania to, o co mi chodzi. Jak sobie to włączymy, to proszę bardzo. Energia tych geotermalnych parów podkręca ten cały bajer, ale jak widzimy, te wyspy są oznaczone przez chyba znane już nam to, co widzieliśmy na tym tej zagadce na szczycie wieży, znaczy na szczycie globu, prawda, złotego, na szczycie tej kopuły. Czyli mamy takie kratki z pozycjami koordynacyjnymi akurat dla tych kulek mocy. Jakie możemy znaleźć? Zwróćmy uwagę, jedna sprawa jeszcze, tak? To są równe elementy złożone z kawałków po 5, tak? Tutaj mamy 4 kwadraty i jak pamiętamy, każdy ma 5 na 5 pozycji. Rozumiemy, tak? Tu jest łącznie, to jest generalnie siatka 25 na 25. I tutaj mamy 10 w tą stronę 10 i 5. I musimy to sobie zapamiętać, ponieważ ta siatka, którą tutaj odwzorowujemy, jest widoczna w tym nawigacyjnym miejscu. Możemy sobie obracać tym widokiem. I czego my tutaj szukamy? No bardzo ważnej rzeczy. Tej rzeczy. Szukamy pozycji kul. I jak widzimy, jak sobie skasujemy, tak, to jest to siatka podzielona na 5. Tak? 5 pozycji na 5 w górę i w dół. Więc musimy ustalić, w którym miejscu jest kopuła. Kopuła
Na Wyspie Świątynnej znajduje się tutaj, czyli w tej pozycji, tak jak to powinno być, to będzie nie pierwsze 5, tylko pierwszy kwadracik od góry. Odznaczę sobie to. W tym klastrze 5 na 5, tak? Czyli ta pozycja. No i generalnie sobie próbujemy to w ten sposób zamapować. Znajdując wszystkie skopu na każdym z tych miejsc. Akurat wyspa Kaffrin jest bardzo prosta. I tutaj możemy bardzo łatwo znaleźć ten... Proszę bardzo, to będzie drugie od boku, tak? Przy samym szczycie, drugie od boku, tutaj znajduje się kula. Musimy sobie spamiętać i po prostu, jeżeli mamy gdzieś zdjęcie, albo rozpisaliśmy sobie taką siatkę, zaznaczamy sobie, gdzie są pozycje kopu na danej wyspie, żeby potem to móc dopasować, moi kochani. A my tutaj też mamy jedną kopułę i musimy się dowiedzieć, jaki jest jej symbol. Tylko jest tutaj problem. No właśnie, zepsuło się. Ale jak kilka razy poklikamy, to też się da to odtworzyć. Tarapa. Ja już wiem, jaki tam jest symbol, więc nie muszę tego sprawdzać, ale do każdej skopu możemy po prostu na chama podejść i obserwować symbol, który się nam pokazuje, tak? Więc w zasadzie tutaj mamy to rozgrabione. Wróćmy teraz do podziemi, gdyż tam znajduje się ostatni składnik potrzebny do rozwiązania wszystkich zagadek na całej wyspie. Dosłownie wszystkich. Dosłownie wszystkich. I jeżeli tylko dojdziemy do punktu obserwacyjnego, w zasadzie mamy wszystkie informacje potrzebne do przejścia gry. Tylko teraz jeszcze zostaje nam ich odpowiednia interpretacja. No dobra. Wyskakujemy z drugiej strony. Musieliśmy użyć do tego kolejki, żeby sobie obrócić. Mamy tutaj jeden chyba z najpiękniejszych momentów tranzycyjnych w całej tej grze. Wyobraźmy sobie, 97 rok. Ktoś to wymodelował, zanimował, zrenderował i nagrał w 3D. Wiadomo, że filmiki to była coś zupełnie inna sprawa. Kilka lat później wychodzi oryginalny Warcraft 3, w którym cinematiki po prostu ryj urywają i to tak w okolicach lędźwi. Ale tak czy inaczej, te piękne rozbłyski złota, pic na wodę zupełny, ale bajer, z jakim tutaj Gen zrobił sobie tą windę, jest niesamowity. Ale chcę tylko zwrócić uwagę, piękny wystrój, wszędzie złoto, a w środku no drewno jak w starej Sławojce po prostu. Takie najtańsze. No kto by pomyślał, nie? Jeszcze zacieki. Fuj, panie, co to? Teraz sobie zjeżdżamy do podziemi. Do komnaty obserwacyjnej Gena. W której on prowadzi swoje badania, swoje obserwacje, skąd ma bezpieczny dozór na wszystkie elementy wyspy. No i gdzie też może poruszać się po całej wyspie. Ponownie jesteśmy w głębi geotermalnej, więc nie ryzykujemy, że cokolwiek nas zaleje. Jak już słyszeliśmy, woda jest tutaj odpychana. O nie! Gen! To on! Na pewno. Skubaniec ucieka nam.
zobaczyć, jak ten maglew się porusza. Wow. No ale skoro odjechał i na razie kolejka nie działa, bo nią jeździ, to możemy zeksplorować jego obserwatorium. Ten motyw muzyczny w ogóle. Oh, yes. Wow. Okej, okay, opuśćmy sobie patrzałkę. I co my tutaj mamy, moi kochani? Kojarzycie, co wam mówiłem? W środku osady, w wodzie, wystawała taka soczewa na takim małym pagórku. To jest właśnie to punkt obserwacyjny. A to jest odpowiedź, co jest naszym pierwszym symbolem oraz zwierzątkiem. Pierwszym symbolem, czyli jedynką, jest to, co on tam znalazł zakotwiczonego w wodzie. Prawda? Właśnie znalazł przez ten obiekt obserwacyjny. Tutaj jest coś zakotwiczone w wodzie i to jest ta kulka. Widzimy? Tam, gdzie powinna być. A symbol przypomina rybkę. Pokrywa się to też troszeczkę tak niejako z tym, co chciałem powiedzieć, że ze wszystkich zwierząt, jakie będziemy mieli do wyboru, rybka nie wydaje żadnych dźwięków. Rybka. Okej. Więc to tyle. A tutaj zaś mamy kamerę, która podgląda cele Catherine na jej własnej wyspie. Więc to jest... No, to jest troszeczkę takie... Well... Sneaky peeky. Jak poczekamy odpowiednio długo, no właśnie, pojawi się Catherine, która sobie chodzi po balkonie i rozmyśla. Ale nic więcej się nie dzieje. Dobra. Opuśćmy sobie teraz drugą patrzałkę, na której znajduje się najważniejsze rozwiązanie wszystkich moich... wszystkich zagadek moich. Mamy tutaj bowiem wytłumaczenie kolorów, jakie dotąd widzieliśmy. To jest niebieski. Kółko z otwartym okiem i kropką niebieski. Tak jest. To na świątyni jest zielone. Okej, okay, takie przymrużone oczko. To jest żółty. Ale ten symbol nigdzie nie występuje póki co. Chociaż możliwe, że jeszcze coś występuje na wyspie Catherine. No właśnie, bo tam w sumie nie wiemy. Tak jest, ale... Mamy 5 kolorów. To jest pomarańczowy. I to jest nasza wyspa. To jest... to jest czerwony. I ten kolor wzywa morską bestię. Ciekawostka, jeżeli będziemy ją wzywać tak kilka razy, to się w końcu wkurzy i wyrżnie łbem o to szkiełko. Nic to nie zrobi, ale mówi nam to, że te bestie są szkolone, żeby reagować na czerwony kolor, przypływać w miejsce, gdzie wzywa ich gen i oczekiwać mniamniuśnego posiłeczku, prawda? No właśnie. I co my tu jeszcze mamy? O! To jest kolejny symbol na drewutni, który musi być fioletowym, ponieważ to jest jedyny, który nam został. A wyspa drewutnia, jak ją pieszczotliwie nazywam,
Jak widzimy, światełko jest zepsute, więc się nie pali. Oh well. To w zasadzie byłoby wszystko. I to jest niebieskie. Tak jest. Czyli wiemy, w jaki sposób mamy uporządkować groszki, ekogroszki, żeby dostać się do ostatecznego rozwiązania. Ale im to zrobimy, postarajmy się jeszcze rozszyfrować nasze problemy z... No właśnie. Przyjedzie? Wjechać? Czy nie przyjedzie? Ono pan, już gen powinien wysiąść, nie? No i jedzie pan, dziękuję. Bardzo dobrze, bo to zabiera nas na wyspę Kolonię, gdzie sobie... Zip. Proszę państwa, otworzymy kilka drzwiży. Przede wszystkim dostaniemy się do ruchu oporu ich siedziby, miejmy nadzieję. Ponieważ mamy już prawie wszystkie symbole. Jeszcze jest jeden chyba, który gdzieś przez przypadek chyba przeoczyłem. Ale to jest symbol tych takich wylegujących się na skalę takich lewiatanów. Więc to spokojnie jesteśmy sobie w stanie... No, generalnie wiem, że to jest czwarty symbol, tak? Już się w to kilka razy grało, więc... O Jezus Maria. Akurat to jest fajne, że niektóre części tych zagadek są randomizowane. No, już znamy tą, ten element. Gen ten na pewno uchodził niedawno. Znowu dzieci straszył. Bukaj jeden. Niedobry. No dobrze. Serio, po czytaniu dziennika Gena sporządzonego tak fatalną czcionką nadal mnie oczy bolą. Dobry. Właśnie, tutaj chyba gdzieś była ta... gdzieś tutaj w lesie, jak pamiętam. To gdzie to było, kurde? Może tu? Nie. Ha. No anyway. Nie będę sobie zaprzątał tym głowy, po prostu pójdziemy tą zagadkę rozwiązać. A tak, tak, już żeśmy się widzieli, dziękuję panu. I dzięki temu, że... opuściliśmy sobie drabinkę, to teraz mamy o wiele łatwiejszy wstęp tutaj. Ale musimy oczywiście otworzyć jeszcze raz Wichajster, dziękuję. Okej, okay, więc tak. Rybka miała numer 1. Chrabąszcz. Numer 2. Numer 3 była żabcia. Udziobcio. Taka fajna. Teraz... ten Andrzej. I na koniec wielorybeł. Et voilà. Historia jest taka, że jedną z tych ksiąg, którą Gen uważał za nieudany eksperyment, Catherine udało się ocalić przed spaleniem. Troszeczkę nad nią popracowała i popisała. I w ten sposób udało się ocalić przejście do innego świata. Wyobraźcie sobie.
I to jest ten kryształ, o którym mówiliśmy. On jest tutaj położony jako taka oprawka i zasila tą księgę. Jest to oczywiście widok z artworków, z pudełka do Riven, tak? Co jest ciekawe, ponieważ artwork z pudełka, cover art, nie pokazuje wyspy Riven, tylko pokazuje zupełnie inny świat, do którego możemy przejść z Riven. Proszę bardzo. Tutaj drzewo życia, w którym ukrywają się mieszkający tutaj uchodźcy. O nie! O, pardon. Ja po moje nieodsłonę, dobra, tylko przyjechałem. Serio. Jesteśmy teraz ogłuszeni. Podtruci troszeczkę, prawda? I jesteśmy zwożeni. O tutaj. Widzicie, jak myślę o tym, że remake Riven zostanie pozbawiony tych wstawek z aktorami i zamieniony na modele 3D, które po kilku latach będą wyglądać okropnie, to aż mnie boli. Aż mnie boli w sercu. Dlatego ja zawsze wolę... Mam takie podejście staroszkolne może trochę. Nie jestem przeciwny nowszym grom, tylko ja lubię grać w gry w takiej odsłonie, jakie były w oryginale. To znaczy, że jeżeli gra jest z 90 któregoś roku, no to w 97 roku, tak? Jedyna rzecz, na którą godzę się zawsze, przeważnie może raczej powinienem powiedzieć, to wszelkiego rodzaju remake'i usprawniające rozdzielczość. Bo to jest dla mnie absolutnie najważniejsze. Rozdzielczość 4:3 bez, prawda, z letterboxingiem albo z rozciąganiem, to jest tragedia. Okej. Dlatego Baldur's Gate Enhanced Edition gram, a nie oryginału, żeby z modami, bo nie chcę sobie po prostu, prawda, głowy zatruwać, ale tutaj widzimy, jak wygląda ten cudny świat. O, ktoś tam się pokazał. Dzień dobry. Nas obserwują? Oto w jakim dziwnym, ciekawym, bardzo organicznym świecie żyją sobie ci biedacy, znaczy ci uchodźcy z Riven. Mają domy bardzo podobne do tych, które mieli u siebie. Prawda? Też takie dziwnie organiczne. Obce, niemalże owadzie w stylistyce. Wielki szacunek za to, jak udało im się utworzyć tutaj unikatową kulturę. Katrina, tak. Chyba wiedzą, kim jestem. Okej. No proszę. Coś dostaliśmy w zamian. Mamy naszą księgę więzienną i broń Boże, nie dotykamy tego ekranu, bo dostaniemy jedno ze złych zakończeń. Kto by pomyślał? Ale tutaj mamy dziennik Katrin. Wreszcie pisany jakimś normalnym stylem.